way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Śródziemie Cień Mordoru. W tym odcinku zajmiemy się tym oto zadaniem Czarny Kapitan. Ulepszyłem sobie poza nagraniem strzały, bo de facto tylko na to było mnie stać. A moje... właśnie zabiłem też tego Grauga, bo po drodze jak leciałem tutaj, to akurat jakiś się zrespił. Dobra, co tam jeszcze było? Runy zmieniałem, ale upgrade'y tutaj sobie wykupiłem właśnie tą wytrwałość. Bo wiadomo, jak się chodzi w tej, zabija dużo orków, no to w końcu level musi wpaść. Okej. Okay. A, i okazało się, że te misje, które były, to nie są wszystkie. Na przykład właśnie takie są. Wygnańcy są z tą piąstką. Każdy taki daje mi misje, tylko oni się pojawiają dość rzadko. Ale na szczęście, kiedy jestem w pobliżu, to się automatycznie na mapie pokazuje, więc nie muszę specjalnie latać i tego szukać. Ale to może później. I oczywiście w wolnym czasie, bo niestety, tak jak się spodziewałem, wszystkie te misje dla wygnańców są dokładnie takie same. No, może nie kropka w kropkę, ale polegałem dokładnie na tym samym, czyli na zakradzeniu się do ziomka, który jest związany, i uwolnieniu go. I to jest wszystko, co my musimy zrobić. Różnorodnością jak na razie było tylko to, że w jednym zadaniu miałem cel dodatkowy, aby użyć Karagorów do zabicia właśnie tych orków, no ale to nie było nic prostszego. No i to de facto to jest jedyny cel dodatkowy i jedyna różnorodność na ostatnie, na chyba 5 już tych misji? Aż muszę sprawdzić, jaki mam progres tego. O, już jestem w połowie fabuły, nice. O, 6 misji ratowania wygnańców. Jedna już na mapie zrobiona, jedna jeszcze do powiedzmy odkrycia. Czyli jestem troszeczkę, no teraz jestem w 1/4, jeśli chodzi o właśnie te misje. Ale kurde, no na 6 misji jak na razie tylko jedna taka różnorodność się trafiła, więc taki mech. Dobra, czajmy to. Opis dokładnie taki sam. Ale co, będziemy się nawalali ze wszystkimi, czy tylko z jednym? W sumie jest Czarny Kapitan, więc chyba tylko z jednym. Tylko z którym? Hold, brother. He wants the Grave Walker. The Blackhand is coming. One of his minions. He was sent here to hunt us down. Let me gather my men. The servants of Sauron are foes beyond any of you. Get your people out of Mordor tonight, or you'll all be dead by dawn. There is a hidden tunnel to the Black Gate. Eren. It's time. Goodbye, my friend. Ciekawe, czy Hergon się domyślił, że to Talion jest tym ożywieńcem, czy tak średnio? A, młotek przyszedł z pałą Saurona. So the local war chiefs did nothing to prevent this sacrilege. They all perished in battle, my lord. All except me. War Chief Ratbag. Fortunately, you are still alive. Jebnie mu. Now, zbyt oczywiste. Bring me the head of this Grave Walker. Claim the head yourself. Ale tekst. From the Black Gate.
Where was your bravery when we bled your wife and gutted your son? Takieś cwany? Ciekawe, jak ty byś się ruszał, gdybyś został spałowany, a potem siłą trzymany. Au! Nie. Zajebiście. Dobra, ja bym chciał tam ich poszlachtować, nie? Hej. Okej, czyli to nie jest zabicie 10, tylko po prostu muszę ich tak dziabać. O kurna! O, tam będzie, okej. No jeszcze ty. Wow! Back to work, swine, back to work. Step back and learn the art of the kill. Ale od kogo? Od ciebie? Nie bardzo widać, żebyś coś potrafił. Au! Nie do końca o to mi chodziło. O, właśnie o to. No w sumie jak już tak jestem, no to odpalamy burzę i lecimy. Jakie to jest teraz fajne. Co unik, to od razu egzekucja. O! Cóż to było? Co to za jakaś mimikra moich ciosów? Au! Dobra. Tak mogę akurat uniknąć. Dobra, to mi w ogóle nie zadaje obrażeń, to jest dziwne. Au! To już zadało. Haha, surprise, bitch! Tego żeś się nie spodziewał, co? Jezu, ja podzielę, jakby ktoś go zrobił bez damage'a, nie? Jakby nie mówię, że to jest niemożliwe. Koniec walki. O, jak się obrócił, idiota! Nie? Co jest? No przecież dwa razy w egzekucję wjechałem. No, dobra. How does your vengeance taste, Talion? Is not the darkness sweet? Gościu, zamknij pysk! On nawet krwią nie krwawi. Jakimś takim czarnym glutem. Okej, gościu rozjebany, to banalnie łatwo. Do you speak with the living? Or only with the dead? Who are you? My name is Lothario, from the Sea of Nernan. My mother said you would be here. And here you are. Well, Lothario from the Sea of Nernan. You should have stayed where you were. There's nothing here but death. Lady Marwyn, Queen of the Shore, wishes an audience with you. Powinna mi coś mówić? She has seen visions of your misfortune. A queen who sees visions. Visions of the return of the great Celebrimbor. She wishes to make him an offering. Naprawdę? And what is this offering? That is all I know.
must gather provisions. The return to Nernan is long and treacherous. My camp is close by. It will be my honor to escort you. Ciekawe. Hak tam młota. We have defeated the Hammer of Sauron, but the Black Hand and the Tower remain. And their master. Posłaniec. Misja odblokowana. W głąb Mordoru. O kurde. Ej. Dobra, tym się jeszcze zajmiemy, bo chcę odblokować ten drugi, kolejny legion. Mam pytanie. Ja wiem, że Mordor jest duży. Ale gdzie leży ten cały Nurmen? Skoro my idziemy w głąb Mordoru. Jak daleko jest ta ich kraina? Dobra, przejdę jeszcze ten wpis. Bo wiem, że w sadze, czy tam, w trylogii Władcy Pierścieni, tak, wiem, że Tolkien napisał taką całość, ale wydano to w trzech książkach, więc nazywam to trylogią. Litariela. Córka królowej wybrzeża Lady Marweny. Jedyna ocalała ze statku kupieckiego zaatakowanego przez członków plemienia. Królowa wychowała dziecko jak własną córkę i ona jest teraz pierwsza w kolejce do tronu. Nikt nie kwestionuje jej przywództwa. Szybko osiągnęła dojrzałość wśród członków plemienia, przyjęła ich wartości jako swoje. Jest teraz niezłomną wojowniczką, sprytną i niezwykle honorową. Nigdy nie skapitulowała w obliczu przeciwnika, nawet jeśli czasem oznaczało to śmierć tych, którzy za nią podążali. Bardzo honorowa, jeśli takie taktyki stosuje. Ale właśnie, bo... Wracając. Chociaż jeszcze sprawdzę, co tu jest. O właśnie, Nurn. A, na południu Mordoru to jest, okej. Okay. O, popiołami z erupcji Orodruiny. Czyli co? Czyli Nurn jest bliżej Góry Przeznaczenia, czy dalej? Czy wróć, no... Bliżej, tak bardziej troszeczkę, czy... Dosłownie jest prawie, że z sąsiadem. To mnie coś zastanawia. Jeszcze coś? Aj, morze, Nurnen. Śródlądowe Morze Mordoru jest nawiedzone. Okej. Okay. Czyli co, tak bardziej do środka Mordoru się udajemy, jak rozumiem. Bo nie pamiętam, czy Góra Przeznaczenia jest tak idealnie na środku, czy nie. Oj, proszę, po rozpoczęciu misji znajdziesz się w nowej strefie. Możesz w dowolnej chwili powrócić do Udunu, korzystając z szybkiej podróży. Każda strefa ma osobną armię. Dobra, warto wiedzieć. Choć jest to dość logiczne. Przygotuj się do podróży za linię wroga. Let's go! Dwa trupy, nieźle. The smell of fresh meat always attracts the scavengers. And they tend to travel in packs. You should leave now. Queen will be pleased to see you. Ciekawe, ile tak szli. We are here. No, zajebisty widok na posterunek. Jeśli to jest ich kryjówka, to raczej nie powstrzyma nawet jednego orka.
co dopiero mówić o armii. O, to już pewnie. Lady Marwyn, Queen of the Shore. The fallen ranger from the Black Gate. Come closer. Your daughter claims you have something for me. Not for you, Talion. Babka wygląda jak... The hour grows late. Jak ten król, co go Sauron... Znaczy Sauron... Sauron przez Sarumana opętał. His army will march all over Mordor, but... A great power can be awakened to prevent it. Is that why I'm here? Breach into Morgoth's Scar. Take the elven craftwork from the ghouls and find the dwarf. Stay strong, mother. Co się znaczy z tą laską? Ona teraz śpi, nawet tej laski nie puściła. No prawdopodobnie się mother's affliction. No one knows. She worsened after her travels. Is there not medicine? There was, but our camp was overrun. Rozumiem, jak wróciliście, żeby je zabrać, to już było zniszczone. Dlatego próbujcie zrobić nowe. I need to find the way to Morgoth's Scar. There's a good chance we can pick up the ghoul's trail at that ransacked caravan we passed earlier by the ravine. Okej, okay, mocno mnie wrzuciło od razu w fabułę. Okej, okay, szkoła przetrwania już jest odblokowana. Wow, ej, niezłe to. 2, 4... Okej, okay, czyli rozumiem, teraz jak to... Te wieże przejmę, to już będą wszystkie, tak? Nie widzę tej kolejnego przejścia do tego. No chyba, że tu jest jeszcze trzeci region, no ale chyba nie. Dobra, na razie przejmijmy tę jedną. No, idź. Burn. I co? Było fikać. Było się nie wcinać. No idź, Celebrim Boże. No i super. A citadel from the ancient world. Secrets seen only by my eyes. No i jako, że nowa lokacja, to oczywiście jest reszta Ifildinów i pozostałe artefakty się odblokują, ale to dopiero po odkryciu kolejnych tych wszystkich wież kuźni. Dobra, oznaczę sobie tą tak na wszelki wypadek, ale nie wiem, czy będę akurat w tamtym kierunku szedł. Mam nadzieję, że tak, no bo nie powiem, bo byłoby mi to dość na rękę. How does the Queen know of your past? Ancient knowledge lays unseen by all but spirits. She can see into both worlds. And perhaps she will lead us to what we seek. Aha, i nie wydaje się to wam ani trochę podejrzane. Ona mi nie wygląda na kogoś o, powiedzmy, stopniu wieszcza. So many dead Uruks. I must thank the ghouls before I slaughter them. Ghouls are scavengers. They take all, but leave one thing behind. I must locate the ghouls' tracks. There's our trail. No kurde. Cześć, czekaj, skręcają w sumie trochę. Tak? Czekaj, tak czy nie? Nie, tam gdzieś lecą. A, pewnie tutaj do tej... do tego miejsca, bo to jest taka jakby grota. Tam jest pewnie ich gniazdo. No, wolę się przymknąć na moment. No, jeszcze Karagor więcej, świetnie.
kurczę. Ej, no kurde, bo mi się urwał trop. Tak, tak, tak. Drzwi se pysk, nie robi to na mnie wrażenia. No, a tam muszę iść, dobra. Co, tego się nie spodziewa? O Chryste, durde! Chcę wiedzieć psy, ale to tylko psy nie pochodzi. Ja pierdzielę. Dobra, dalej. O, to muszę znaleźć przy okazji, no to dziewnijmy sobie. Z apteczka. Nie. W drugą stronę. Czy apteczka. Przynajmniej życie sobie uzupełnimy do pełna. Tą naturalną, ziołową apteczką. Mhm. No oczywiście. Widzisz, myślałem tak na główkę, na tą linę zeskoczę, ale na szczęście nie. No tak, bo skok w przepaść jest o wiele lepszą opcją. Ale popisałbym się, jakbym takie coś odwalił. This hollow bleeds with death, and this must be Morgoth's scar. Nie prowokując guli, no to może być troszeczkę trudne. Zwłaszcza, że literalnie wchodzimy, robimy im wjazd na chatę. Stealth is my best weapon. Dobra, nie robi za dużo hałasu i powinno być ok. No, w sumie już jest totalnie zbędny ten. Ten wzrok Celebrimbora jest mi trochę zbędny, skoro mam oznaczone miejsce. Ghouls fear fire as much as light. Those flames might prove useful if we are overwhelmed. Okej. Ty, to jest Ifildin? Tak. Dobra. Dobra. Wykorzystam skupienie. Chcę go zebrać. A tak czy siak. Nani here, Gelar Mordor. Kurde, co to będzie? Co jest? A, okej. Tak, bo te co są tutaj, to są takie pomniejsze, nawet wyzwanie tylko. Another attack, and this cave will become my tomb. No kurde, zachciał mi się Ifildina. Okej. Spokój. Kurde, jest to też artefakt. Kopalnie jest. O, bardzo ładnie. Nie oglądajcie się. O, dobra, na szczęście jest tutaj. Więc mogę go na spokojnie zabrać. Zakrwawiony puklerz. O, krasnoluda. O! A, tutaj na tym trzymaniu. Hunter! I will avenge you, brother. I will hunt
be the hunter you always wanted me to be. Kurde, trochę smutna historia. He lost his brother. Hunter and hunted. Death takes them all. Wow, jakieś uczucia, Celebrimborze? A treasure room. Your heirloom must be here. Pewnie dokładnie w tym miejscu, prawda? Mhm. I co tym razem? O! Made by the Dark Lord himself. And still covered in my family's blood. To czekaj, to jakiego młotka on używa w tej widmowej? W tej upiornej swojej formie, bo on też tam ma ten młot do przekuwania i tak dalej, tych wiesz, kuźni. Galadriela? Maybe? Okej, okay, zaskakująco inteligentna ta królowa. Gondor, what is that creature? No przecież już walczyłeś z czymś takim, chłopie! Nie rusz siebie, głupka! Dobra, nie mogę tego ogłuszyć, niestety. Chyba, że królowa sobie zdechnie. A tak, jest plan. Dawaj, jeszcze jeden cios. O, pięknie. Nawet nie sądziłem, że to zadziała. W sensie nie sądziłem, że aż takie mam już obrażenia nabite, ale okej. Uciekni ze skini, masz 2 minuty. Zajebiście! Dobra, jakieś te? Zabij gule za pomocą ognia. Spoko! Jedenaście już guli zdjętych, zajebiście. Dwadzieścia trzy. The entrance is nigh. And so is our end if we don't reach it in time. Dawaj, jeszcze jedna eksplozja. Użyjmy ognistej strzały, bo będzie mocniejsza. Dobrze, teraz też trochę tej elfiej zwinności, Celebrimborze. Wow, to mi się udało! Zaciąć po prostu przeciwników. O! To kto? Mocny ładunek. O, czyżby krasnolud? Pierwszy? Pity to end your military career inside the belly of a ghoul, eh? I'm Torvin. Oh! East Hunter. And I bet 10 pints you just nabbed the treasure I was after. Now, I am grateful for the assistance.
but it does not grant you proprietary rights. Keep it! I just found something a lot more valuable. And what would that be? My new hunting partner! What you hunt does not interest me, Master Dwarf. Even if it leads you to the chisel that belongs to that hammer. Mów dalej. Przekonałeś mnie. Every creature's got its lure. Yours just happens to be very old. Well, if the thrill of the hunt takes your fancy, my camp's not far. Find the dwarf. Ze spojrzenia to wyczytał. What of your vision, Celebrimbor? I used all that he had taught me and forged the three in secret. Water, air, and fire. Hell yeah. Jezus, kurde, jak się nazywały te pierścienie? Kurde, nie jestem pewien. Jeden to był Naria. To był chyba pierścień wody. Dwa pozostałe. Wiem, że Gil-galad miał chyba pierścień ognia. Ten kolejny. Kurde, nie wiem. No, nie przypomnę teraz tych nazw. Okej, mamy kapusię obok. Lekko ponad pół godziny, no to. Myślę, że obczajmy sobie kapusia. O, a nie, to nie kapuś, to trup. Ale kapuś chyba jest dalej. Ło Boże! Okej, okay. Kolejni wodzowie. No myślę, że warto wodzów sobie najpierw odkryć. Tak, tak, ale... Tak, 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 misja, żeby wykurzyć wodza, ale... Najpierw, zanim odkryję tożsamość, że wróć, jak już odkryję tożsamość wodzu. Wolę. Kongrat go. Ciężko się odwrócić. Przesłuchaj i... O! A nie, nie, co to było? Nie, tu jest kapitan po... Ale nie, wait, czekaj, to jest kapitan, który jest przybocznym? Nie, to jest czerwone, czyli co, ma kosę? Z tym wodzem? Co? Co? Wódz boi się kapitana? Okej, okay, rozumiem, że wódz bał się wodza, ale wódz bojący się jakiegoś losowego kapitana? Co za pizda? Ale autentycznie, ja nie wiem, jak mam to inaczej określić. Bo koleś jest totalną pizdą, no boi się... Jest wyższy rangą, a boi się jakiegoś losowego frajera. O, roślina dodatkowo jeszcze obok, której potrzebuje do wyzwania. Kurde, dość fajne i płynne jest to przejście do tego świata upiorów, jak wchodzimy na tą wieżę kuźni. Druga wieża w nowym regionie odkryta. Like hands of silver spread through Sauron's land, these towers push away the darkness. Kurde, podoba mi się strasznie aktor dobrany do Celebrimbora. Strasznie ma fajny głos. Czekaj, czy będzie jakiś quest z Gollumem związany też w tej... części Mordoru. No, w sumie jestem prawie pewien, że na pewno będzie. No bo jak już... Bo raczej nie... Gollum by się tu nie pojawił tylko na, nie wiem, dwa albo trzy questy, nie? Okej, okay. Druga nowa roślinka. Albo pierwsza nowa roślinka, nie jestem pewien.
O, już są, już są legendy. Pięknie. Nie przejdą. They won't pass. Strach cienia, duch płomieni. O, a to co? A, pytanie. Legenda sztyletu, ale wstrzymana przez brak umiejętności. No dobra. Tu jest co? Odkryć, co królowa wie o mocy upiora. No, ja bym też chciał wiedzieć, co ona wie. Tak, to jest po prostu powrót do Udunu, okej. Okay. Ale myślę, że najpierw odkryję sobie wszystkie te wieże kuźni, żeby mieć właśnie najpierw dostęp do fast travelu na różne odległości. No, a potem będę się zajmował fabułą. No, plus też warto by było mi zgarnąć wszystkie te Ifildiny. Artefakty to już swoją drogą, ale i Ifildiny muszę zgarnąć wszystkie. Bo to mi daje dużo Mirianów. 50 za każdy. No, artefakt w sumie też, ale Miriany... Znaczy, może Miriamy. I Ifildiny dają mi jeszcze dodatkowo jakąś taką historię chyba trochę związaną z tym. Dlatego muszę pamiętać, żeby ostatni zebrać z wami, bo nie jestem pewien, czy nie będzie jakieś cutscenki za to. Okej, okay, ja zmierzam do tamtej wieży kuźni. Afrin. Aha, to o tej roślince. No to... dla nas opis. Co tu jeszcze wpadło? Pewnie to ziółko. Jeszcze jedno. O. A nie, wielkie bestie! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Wygląda jak połączenie słonia z nosorożcem. Co jest? Ponad 10 metrów wysokości? Zwierzęta... Co to jest? Co to jest? Jakie to jest wielkie... Czy ja będę musiał to zabić? Jako wyzwanie łowieckie? Królowe guli. Plujące tak sobie potwierdzić wysokość prawie 3 metrów. Górują nad innymi gulami. Łatwo zmuszają je do posłuszeństwa i uległości, łakną krwi i żywych ofiar w sobie niespotykanym u innych guli, a ich sługi polują bez wytchnienia, by zaspokoić ten potworny apetyt. Okej, jeszcze coś. A nie, to już w istotach, kurde. I tutaj kto się odblokował? Czyżby ta Marvena? A nie, o Sauronie samym! A to przeczytajmy, bo to może być ważne. Sauron. Władca ciemności zamierza zagarnąć całe Śródziemie jako należną mu dziedzinę. Tylko on ma wystarczającą potęgę, by zaprowadzić porządek i zahamować kryzys zapoczątkowany odejściem Valarów. Aby uratować świat, przekonał elfiego władcę Celebrimbora, by ten pomógł mu stworzyć pierścień władzy, a następnie wykuł jedyny pierścień w celu zdominowania pozostałych. Celebrimbor zdradził go i potajemnie wykuł 3 kolejne, elfie pierścienie. Sauron w szale przywiódł Celebrimbora z powrotem do Mordoru, aby wydobyć z niego informacje o miejscu ukrycia tych 3 pierścieni i dopracować jedyny pierścień, lecz ponownie został zdradzony. Po zwycięstwie Białej Rady w Dol Guldur, tymczasowo pokonany wrócił z powrotem do Mordoru. Taka klęska już się nie powtórzy. W Mordorze odbuduje swoją potęgę i podbije całe Śródziemie, bo nie istnieje żadna siła, która będzie w stanie mu się przeciwstawić. No, jako że jest Malarem, czyli... Nie, Malar... Val... Tak, Majarem, dobrze powiedziałem. Majarem, czyli jakby to przyrównywać do przyrównać do takiego chrześcijańskiego myślenia, to takim aniołem, powiedzmy, no to faktycznie, ludy Śródziemia raczej ciężko by miały z nim do... jeśli miałyby z nim walczyć. No okej, koniec tego odcinka. Ja lecę do tamtej wieży i do pozostałych w sumie także. A my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym... No, myślę, że najpierw zacznę od mocy tego questa z Marveną, bo jestem właśnie ciekaw, jaką moc mi to odblokuje. Mam nadzieję, że to na znaczenie, bo to jest jedyna moc upiora, która jest jakby związana z ogarnianiem sobie
jakby stronników w trakcie walki. W sensie, że z tego co wyczytałem, to jest tak, że robię naznaczenie, a naznaczenie wyssanie w walce i to wyssanie w walce naznacza typa, a to sprawia, że gościu przez chyba jakiś czas w walce walczy po mojej stronie. I to jest okej. Tak więc dobra. Już bez zbędnego przedłużenia. Koniec odcinka. Ja się żegnam. Cześć.